한수원은 글로벌 원전 공급 기업으로서 Kahan, Korea Hydro Nuclear Power jest globalną firmą specjalizującą w budowie i zarządzanie elektrownią jądrową i wie doskonale, że Polska ma zamiar wprowadzenia czy budowy elektrowni jądrowej i w tym całym procesie uczestniczą te państwa jak Stany Zjednoczone, Francja i Korea. Natomiast KHNP jest firmą, która ceni współpracę ze społecznością lokalną i z władzami lokalnymi. W związku z tym, że ten region, ta gmina jest jedną z lokalizacji, która jest brana pod uwagę, to dzisiaj przybyliśmy, żeby rozpocząć tą współpracę z lokalną społecznością. Mieliśmy okazję przekazać darowiznę na rzecz straży pożarnej tutaj w tej miejscowości. 아시다시피 한수원은 지난 50년간 37기의 원전을 건설한 경험이 있고 KHNP ma szerokie doświadczenie budowy elektrowni jądrowej. W ostatnich 50 latach zbudowało łącznie 37 bloków. W związku z tym KHNP doskonale wie, że są różne systemy chłodzenia w dwóch różnych lokalizacjach. Natomiast zgodnie z decyzją polskiego rządu KHNP jest w stanie dostarczyć technologię, która będzie dopasowana zarówno do tej pierwszej lokalizacji Oczewo i do dzisiejszej tej lokalizacji Krokowa. Więc czekamy na decyzję rządu polskiego i zaznaczamy, że KHNP ma ten potencjał technologiczny, który będzie mógł dostarczyć energię jądrową niezależnie od systemu chłodzenia. Mikołajki dla nas były w tym roku wyjątkowo hojne. Otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 15 tysięcy euro. Część z tych pieniędzy przeznaczyliśmy na doposażenie naszej świetlicy działającej przy ochotniczej straży pożarnej w Karlikowie, w zakup niezbędnego wyposażenia, to jest to stoły, krzesła oraz wyposażenie kuchni. Drugą część darowizny przeznaczyliśmy dla nas, dla strażaków, na zakup ubrań bojowych, do których wyjeżdżamy do akcji ratowniczo-gaśniczych, hełmy oraz sprzęt łączności. Inwestycje towarzyszące powinny też ruszyć jak najszybciej, aby w 7 lat one zostały wszystkie wybudowane. Przed budową elektrowni no to jest 7 lat, to jest bardzo krótki okres, jeżeli chodzi o budowę dróg krajowych, jeżeli chodzi o nawet inwestycje w sieci wodno-kanalizacyjne, może łatwiejsze, ale to też wymaga rozpracowania, a nie mówię już powiedzmy o zagospodarowaniu odpadów. Od polskich elektrowni jądrowych, od spółki, wiem, że rozmawia się z 3 państwami, tak? To jest Korea, to jest Francja i to jest Stany Zjednoczone. Mówi się także nawet o mieszanych spółkach, tak, z udziałem kilku państw. I powiedzieli także, że możemy się spodziewać teraz wizyty przedstawicieli. No, Koreańczycy są pierwsi, którzy przyjechali tutaj, chcą wesprzeć lokalną społeczność, chcą zaistnieć tutaj w lokalnej społeczności. Stąd ta inwestycja tutaj właśnie w Karlikowie, w świetlice, wyposażenie świetlicy, za co serdecznie im dziękuję. Oni też nie wiedzą, jak i my nie wiemy, która jeszcze z firm zostanie wybrana, ale to mile o nich świadczy, że najpierw myślą o społeczności i chcą z tą społecznością żyć i współpracować.